mój kolejny gość, profesor Radosław Markowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, połknąłem parę samogłosek. Czego pan się dowiedział o Polsce i Polakach w ostatnich dwóch tygodniach? Czegoś nowego? Wie pan, gdybym miał uczciwie powiedzieć, to nie, tylko skrywałem tą wiedzę. To znaczy podejrzenie... Co pan skrywał przez tyle lat? Ja przez tyle lat skrywałem to, że z jednej strony byłem zachwycony tymi latami od 1989 roku, jak wiele żeśmy zrobili w poprawie stosunków międzyludzkich między społecznością żydowską, światową, ludźmi Izraela i nami po tych wszystkich przeróżnych naszych historycznych zakrętach i jak w jednej chwili to wszystko trafiło do kosza, ale jednocześnie miałem takie głębokie przekonanie, że tam coś się tli jednak, że to nie do końca zostało oczyszczone. Reakcje na Jedwabne były bardzo zróżnicowane, a ja panu opowiem taką chyba najbardziej tragiczną, której sam doświadczyłem rzeczy kiedyś tam, już jakieś dwie dekady temu na Kieletczyźnie. Wiedziałem o jednym człowieku, że w czasie wojny ukrywał Żydów. Ja poszedłem tam do niego, żeby porozmawiać o tym, bo to prawdziwy bohater, jak się okazywało, z jakiejś narracji. I ten człowiek wówczas 70-paroletni nie chciał mi się przyznać, że to robił. To znaczy odmawiał jakiejkolwiek o sygnału, że on... I to nie była skromność, rozumiem. Nie, nie była skromność. To był strach przed reakcją. Nie chciał wracać do tego, ponieważ w okresie powojennym doświadczył, jak później mi mówili z kolei inni, tyle niegodziwości ze strony ludzi, którzy po prostu... On był wyrzutem sumienia dla nich, to po pierwsze. I tak dalej mógłbym to ciągnąć. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że... To był zbyt przyzwoity, żeby go lubić. Tak, to był zbyt przyzwoity, a poza tym niepopularny tak w ogóle. No, tego się nie powinno się tym chwalić. Więc chcę powiedzieć tak, że myśmy bardzo wiele zrobili. Wie pan, jak się słucha tej całej narracji, to tak każdy ma jakąś odrobinę prawdy. To znaczy, to jest prawdziwe, że my Polacy część z nas zachowywała się niezwykle przyzwoicie, część z nas tak sobie, a część z nas była po prostu łajzami i ludźmi niegodnymi tej nazwy. I to jest w zasadzie, panie profesorze, truizm. To z czego wynika ta cała debata i ta cała awantura? No ona jest implementowana politycznie. No tego w ogóle by nie było, gdy, proszę pana, przecież o co chodziło w tej, jak rozumiem, źle pomyślanej ustawie o IPN-ie? No, żeby mówić prawdę. No można to było tak zapisać, a nie, że przeciwko narodowi polskiemu, bo już pomijam niejasność semantyczną. Chodzi o to, żeby mówić prawdę, czyli tak naprawdę, żeby ukrywać tę prawdę, która jest dla nas niewygodna. Chyba. No i potem jest kilka rzeczy. Parę dni temu dowiedziałem się też, że syreny, które miałyby rozbrzmiewać z powodu rocznicy powstania w getcie, by naruszyły jakiś nasz mir i spokój społeczny. Nie, nie, chodzi, wojewoda mazowiecki wyjaśnił, że te syreny są do alarmowania, rozumiem, a nie do oddawania Już po prostu strasznie się boję. W inne dni one są do oddawania hołdu. Się boję 1 sierpnia następnego roku, że ludzie w panice jak jednak zawyją syreny z powodu powstania warszawskiego, że ludzie będą się bali, że płonie Warszawa. Ale to z tego, co pan mówi, wynika, że władza zachowuje się wprawdzie podle, ale racjonalnie ze swojego punktu widzenia? Proszę pana, ta racjonalność jest bardzo krótkoterminowa. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały dorobek wielu pokoleń historyków, wielu ludzi uczciwych właśnie trafił do kosza. Nie sądzę. Po tamtej stronie. Nie sądzę, panie profesorze. No. No bo... W tym zestawieniu, które cały czas pada, którym też się posługuje, ale może za bardzo właśnie na wyrost, mamy nowy marzec, jest jednak to, że narracja taka jak pana, wielu osób publicznych, to co słyszymy, nie wiem, w TVN24, czy tam w wielu gazetach, jest jednak zupełnie inna. Ten głos wtedy nie wybrzmiewał, dzisiaj to jednak jest głos przyzwoitej, racjonalnej Polski, która tak chce ocalić prawdę i honor. To jest ja rozumiem. Myślę, że w ogóle powinniśmy nawoływać w tej chwili do tego, żeby, czego nie planowaliśmy, żeby z okazji tego akurat marca, okrągłego marca, no jednak absolutnie wielką manifestacją i ruchem społecznym zamanifestować to, co myślimy o prawdziwego o marcu, bo
nasze władze znowuż będą chciały je pokazać w takim świetle, którego nie poznamy. Ale wracając do tych wielkich kosztów, to znaczy ja myślę sobie, że międzynarodowa reakcja jest taka, która obudziła, bo proszę sobie też delikatnie chcę to powiedzieć, po tamtej stronie szeroko rozumianej też są oszołomie i wariaci, i cynicy, którzy i to wykorzystują i oczywiście, że przecież nikt, proszę pana, gdyby pan to wie, ale mówimy do publiczności też, prawda, naprawdę w ostatnim dziesięcioleciu rzeczywiście padały ta nazwa polskie obozy śmierci na zasadzie geograficznej. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie został, że tak powiem, upilnowany, żeby nie użyć czegoś takiego. Co świadczy po pierwsze o tym, że to są pomyłki, niedobre, ale pomyłki. Mogę od razu wyjaśnić, panie profesorze, bo to jest jedna, to trochę zabrzmi jak anegdota, ale absolutna prawda. Skąd się wzięła pomyłka Obamy? Obama miał w swoim tekście pierwotnie wpisane nazwy obozów koncentracyjnych. Jak mu wpisali w Bełżec, to dokładnie chodziło o Bełżec. On powie, ja nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. No to, żeby ułatwić sprawę, przepisali na polskie obozy. No w każdym razie, ja powiem tak, że ani w Izraelu, ani nigdzie na Zachodzie, poza nielicznymi szaleńcami, jakich wszędzie można spotkać, nikt sensownie nie używał polskie obozy śmierci na to, żeby imputować, że to my w jakikolwiek sposób organizacyjnie za to byliśmy jako społeczeństwo, jako naród odpowiedzialni. I cała ta awantura po prostu przekreśliła te dziesięciolecia wysiłków i jesteśmy po prostu... A wie pana, tak z innego punktu widzenia obudziło się też tutaj wielu. Wystąpił jakiś poseł Kukiza, który pytał, co ci Żydzi tak dla Polaków zrobili? No wie pan, to musiałbym powiedzieć, mamy tu pół godziny, żebym ja tylko wymienił, co na przestrzeni historii przez pięć wieków zrobili. Od budowy miast, poprzez handel, poprzez to, że tysiące Polaków miało jako tako sprawną gospodarkę w czasie zaborów i tak dalej. Już nie powiem piękną poezję, ale to ten pan poseł pewnie czegoś nie doczytał. Więc mamy mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy w piękny, ładny sposób sobie opowiedzieć. I myślę sobie, że znowu musimy zaczynać za chwilę. Wie pan, mnie to boli też, bo ja pamiętam, kiedy pojawiłem się w Ameryce w połowie lat 90., szczególnie w Nowym Jorku, jak często de facto musiałem się tłumaczyć, przyjmując, myślę, pozycję obronną, a może taką aktywnie obronną z polskiego antysemityzmu. Uważałem te zarzuty nieprawdziwe, a jednocześnie może się też za rzadko mówiło o tym, bo to tak jakby trochę stosować w gadaniu o polityce kryteria rasowe, pochodzeniowe, jak nieprawdopodobnie wielką rolę w procesie przyjmowania Polski do NATO odgrywali senatorowie, wybitni politycy żydowskiego pochodzenia. Lieberman, Cohen, Roth, jeśli już jesteśmy na takich też osobistych tych, ja powiem, to był taki paradoks, bo gdybym popatrzył na tą 20-letnią swoją historię, kiedyś tam na początku starałem się nadal być krytyczny wobec tego, że nie ujawniamy, nie mówimy. Ale wie pan, w ostatnich latach, jak już gdzieś tam bywając na świecie, coraz częściej byłem wyprostowany i dumnie broniłem takiej polskiej racji też, żeby nie przesadzać z tym polskim tym, że było i tak, byłem gotów, nie wchodząc w tą megalomanię historyczną, ale coraz bardziej byłem dumnym Polakiem, aż mi trudno w to uwierzyć. I broniłem takiej racji, wywierzenia. Jak zafundowałem solidny OPR mojemu przyjacielowi Niemcowi, który tu przyjechał i pokaż Umschlagplatz, okej, gdzie powstanie w getcie, okej. Ja mówię, no dobra, ale to musisz wiedzieć, że tu było jeszcze jedno powstanie. Ależ dokładnie miałem to samo. Wielokrotnie prostowałem getto i powstanie warszawskie. I ostatnio miałem poczucie, że na świecie mogę to robić z otwartym czołem i tak dalej. Teraz nic. Teraz będę milczał. I to suboptymalne ten zachowanie, ale jedynie chyba możliwe w tej sytuacji. Ja znowu będę się musiał tłumaczyć z tego, co ani ja personalnie, ani o ile już, bo wszyscy zaczynamy tak myśleć, dendryt mojego tego nie jest odpowiedzialny za nic, prawda? Ale będziemy musieli się zacząć na nowo tłumaczyć. Politykom PiS-u zarzuca się cynizm, może słusznie, ale wydaje mi się, że skala tego cynizmu jest być może mniejsza niż się im przypisuje, co niekoniecznie zmniejsza skalę ich win, ponieważ ja myślę, że oni chyba naprawdę nie rozumieją, jak druzgocące wrażenie, dramatyczne wrażenie za granicą, nie tylko wśród Żydów,
robią choćby słowa pana Morawieckiego sprzed dwóch dni. Że oni tego naprawdę nie czują, nie rozumieją. Że można się nauczyć języka, ale tu mówimy o trochę innym języku. Języku wrażliwości, empatii, próby zrozumienia innych. Nie rozumieją, po prostu. Ja oglądałem na żywo w Deutsche Welle wystąpienie Morawieckiego. Tam jest i problem z językiem, to znaczy angielskim. Ale pomijając to, to trzeba sobie powiedzieć oczywiście tak, że rzeczywiście jedno to jest taki zamysł tej megalomanii i innej wersji w innych sprawach tej megalomanii historycznej, promowania jej. Drugie to są błędy takie taktyczne, uświadomione, jak mówić. A trzecie to jest tam taki zasób niewiedzy i głupoty po prostu czystej. Bo to można było od razu wybrnąć z tego inaczej, można było poinstruować panią, która zasiada w atrapie Trybunału Konstytucyjnego, bo to żaden problem, żeby jej kazać oprotestować, czy powiedzieć, że to się, że tak powiem, nie nadaje. No krótko mówiąc było wiele... Mówi pan o człowieku wolności. Tak. I krótko mówiąc, było bardzo wiele rzeczy, które można było natychmiast zrobić. Teraz brniemy nadal w to. Tak jak mówię, po drugiej stronie też jest bardzo niedobrze. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Parę tygodni temu ukazała się książka wybitnego historyka tureckiego o Holokauście Ormian. Ona po raz pierwszy pokazuje dokładnie, że to naprawdę było ludobójstwo, że tam są rozkazy wydane. Zresztą a książka się ukazała w Turcji? Książka się ukazała. Ja nie jest to. Ja znam angielskojęzyczną wersję. Wątpię, czy się ukazała w Turcji, ale jest to turecki historyk. Ale chciałem o czym innym powiedzieć, że no, jest zastanawiające, jak wiele energii jednak państwo Izrael poświęciło na to, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ormiańska, że zawsze było powiedziane, tak mówione, no tak, tam się stała straszna rzecz, ale jednak nie był to Holokaust. No więc zobaczymy teraz, jaka jest gotowość też po tamtej stronie, żeby ten Holokaust Żydów jest unikalnym, strasznym doświadczeniem, ale właśnie negowanie tego, że gdzie indziej też się działy straszne rzeczy, no nie jest dobrym. Znaczy, chcę okrężną drogą powiedzieć, że po tamtej stronie też jest wiele do zrobienia. Choć teraz to jest w pełni zawinione przez nas. Jak my z tego wyjdziemy? My państwo, my społeczeństwo? No, wie pan, ja już pomału tracę wiarę w to, że wiedzą, nauką da się coś. Trzeba nie ustawać, próbować przekonywać ludzi, pokazywać dokumenty w jakichś spokojnych kontekstach. Natomiast jako państwo to oczywiście my poniesiemy także bardzo konkretne ekonomiczne straty. Tutaj pewne interesy do nas nie przyjadą z tego właśnie względu. Tu pewne biznesy nie zaistnieją w Polsce. Kropka. Na razie to... I ktoś tak jak Mateusz Morawiecki, który akurat przynajmniej tyle powinien rozumieć, tego nie rozumie? Wie pan, to jest zastanawiające, na przykład jakby pan popatrzył na to, jak to bardzo źle było o putinowskiej Rosji mówić takie rzeczy, a tam jest też Trybunał Konstytucyjny i on na przykład kilka razy w putinowskiej Rosji reagował na różne głupie pomysły rosyjskiej władzy właśnie takim argumentem, że tego nie należy robić, bo to się odbije gospodarczo na nas. Oni na przykład bardzo często uznają różne decyzje dotyczące tego, co międzynarodowe trybunały orzekają przeciwko nim. Taktycznie to, ale grają przynajmniej jakąś sensowną grę, w której nie chcą wypaść, nie chcą mieć takiego imażu kraju, w którym kompletnie nie ma państwa prawa. Nie dlatego, że tęsknią za państwem prawa, tylko wiedzą, że to jest nieopłacalne ekonomicznie. Powiedział profesor Krzemiński w wywiadzie dla portalu, chyba wiadomo co, wczoraj to czytałem, że na Zachodzie w tych dniach ożywa mit prymitywnego, pijanego Polaka antysemity. Tak pan myśli? No wie pan, no znamy różnych ludzi, nie będziemy się starać, od jutra jeździmy i nie pijemy, to po pierwsze, umówmy się, tak, a po drugie, no będziemy starać się to tłumaczyć, no tylko tak jak mówię, no szkoda tego samego, to jest tak jakby człowiek zobaczył swojego ucznia po 20 latach, którego jak zdawał egzamin maturalny, był prymusem, zdawał tą magisterkę u mnie i był rozsądnym człowiekiem, a teraz go spotykam jako
docenta, czy docenta właśnie chyba, prawda, który bełkoczy jakieś nonsensy. No to jest przykre. I tak samo się stało teraz z imażem Polski. Trzeba będzie wielu lat, żeby to odrobić. Radosław Markowski, profesor Markowski. Dziękuję, panie profesorze.